tego miejsca w ziemi chaldejskiej, skąd wyruszył Abram syn Teracha z gromadą podobnych sobie koczowników. Myślał może, dlaczego mam stąd odchodzić, dlaczego mam opuszczać Ur w ziemi chaldejskiej. Czy tak myślisz, czy odczuwał smutek rozstania, czy oglądał się wstecz, nie wiemy. Biskup Wojtyła był pierwszym biskupem polskim, jeszcze był sufraganem, takim niepozornym biskupem, który złożył swoje listy na temat soboru. I w tych listach, w tej projekcie, projektach do soboru, oczywiście także mieściły się elementy ekumenizmu. Ten fakt, że on zaczyna być ojcem soborowym, będąc jednak tylko filozofem, a nie eklezjologiem, powoduje, że on ma potrzebę, żeby spotkać się z kimś, kto się zajmuje eklezjologią. A ja dokładnie byłem wykładowcą eklezjologii na Uniwersytecie Lubelskim. I stąd to była dla niego doskonała okazja, żeby się dowiedzieć, co w trawie pisze na ten temat, bo przecież sobór był soborem eklezjalnym, eklezjologicznym. I stąd też on czuł to zapotrzebowanie i to spowodowało, że myśmy się bardziej jeszcze zbliżyli. On się na soborze zetknął z Kościołem, z prawdą o Kościołem, o Kościele, a także i z prawdą o Kościele, który ma się zjednoczyć. A więc spotkał się z wielkimi patronami, z wielkimi ojcami soborowymi, którzy się zajmowali ekumenizmem. Bo on przedtem przede wszystkim był personalistą, był filozofem, a teraz się trzeba było przeorientować na eklezjologię. I ja mu w tym ewentualnie jakoś tam pomogłem. Proszę Państwa, na pewno jakoś, tylko w bardzo skromnym stopniu. Najlepiej to się udawało podczas wypraw naciarskich. Dlatego, że zostawało się sam i trzeba było czymś te wyprawy narciarskie wypełnić. Nie tylko zjeżdżaniem z góry, tylko przede wszystkim wchodzeniem w górę. Bo myśmy nie byli tymi, którzy się wyciągali na górę i potem byśmy się musieli przedtem natrudzić, żeby wyjść w górę, żeby z niej zjechać. A żeby wyjść, to trzeba było przez pewien czas coś do siebie mówić. I dlatego też nasze chodzenie po górach miało swój rytm polegający na tym, że no teraz pierwszy rozdział, no teraz gadaj. Pierwszy rozdział to było gadanie o tym, co mnie na sercu leżało z Kościoła i co on z Kościoła chciał słyszeć. A potem zapadała głucha cisza. I w ciszy szło się do góry, spinało się do doliny pięciu stawów i potem się potem, żeby no, wyleźć także i na Kasprowy. Dla niego się liczył człowiek. Człowiek, który był wielką sprawą. Jako osoba ludzka. Mówił o tym arystotelesowskim poglądzie na człowieka jako o sobie, że to był Boży snop światła w filozofii już. Tak bardzo był zafascynowany osobą człowieka. A ta fascynacja osobą człowieka powodowała, że był otwarty na każdego człowieka. Niezależnie od tego, kim on był, oczywiście po swojemu otwarty, bo inaczej był otwarty na tych, którzy przyjeżdżali z nim do Kościoła i na tych, którzy do Kościoła nie należeli. On ich czuł, on ich rozumiał i cierpiał, że oni do Kościoła nie należą. I wtedy już te krople
jego ekumeniczności dawały sobie znać. One tu mają ten głęboki fundament w tym jego personalizmie i otwarciu na człowieka. Do tego dochodzi ta właśnie znajomość tych ludzi ekumenizmu, wielkiego ekumenizmu, jaki spotkał on na Soborze Watykańskim II. Może nie był konstruktorem, architektem tego, bo on należał do innej sekcji Soboru, ale mimo wszystko on miał kontakt z tymi ludźmi i stąd musiał czuć i wiedział, jak to się kształtowało. Ta rewolucja ekumeniczna, potem się dokonała rewolucja ekumeniczna. Kościół musiał zrezygnować z tak zwanego konwertyzmu, a więc jedność przez to, że wy się nawrócicie i do nas przyjdziecie, na konto ekumenizmu. Będziemy się powoli zbliżać do siebie. Na drodze dialogu, na drodze wspólnej rozmowy i badania, w czym się różnimy, a w czym się może już nie różnimy i możemy się wspólnie dogadać. Kardynał Wojtyła, zwłaszcza jak został kardynałem, miał poczucie odpowiedzialności nie tylko za Kościół lokalny, Kościół krakowski. Czuł się odpowiedzialny za Kościół powszechny, równocześnie miał to czucie ekumeniczne, a więc to otwarcie na to, żeby ewentualnie z braćmi odłączonymi się dogadać. Sprawa ekumenizmu musiała się znaleźć w harmonogramie jego pontyfikatu. To jest ważne, jeżeli się chce mówić o ekumenizmie Wojtyły, to trzeba koniecznie wziąć do ręki jego pierwsze przemówienie po zostaniu papieżem, jeszcze przed inauguracją. Przed inauguracją on wygłosił przemówienie do kardynałów i tam powiedział wyraźnie, że problem ekumenizmu jest jeden z problemów, który będzie w jego episkopie, w jego pontyfikacie mocno uwzględniany. Do tej deklaracji bardzo ważnej o priorytetach pontyfikatu, do których zaliczony został ekumenizm, będzie dobrze dodać list do kardynała Willebrandsa z okazji 500-lecia urodzin Lutra, w którym Jan Paweł II powiedział wyraźnie, że problem ekumenizmu pozostaje nadal jednym z naczelnych zadań nie tylko pontyfikatu, ale w ogóle Kościoła. To są deklaracje. Ale teraz jak i czy te deklaracje są realizowane i w jaki sposób są realizowane? Bardzo spektakularnym sposobem wyrażenia tego nastawień ekumenicznych były dialogi ekumeniczne. Dialog ekumeniczny przede wszystkim z Kościołem prawosławnym, który wydawało się, że jest najbliżej i najłatwiej będzie z nim ewentualnie się dogadać w tych sprawach, które są najbardziej istotne. Jan Paweł II otaczał troską ten Kościół. Zdał doskonale sprawę sytuacji, jaką Kościół prawosławny, a więc Kościół konstantynopolitański, posiada w aspekcie administracyjnym w Turcji. Był zagrożony ten Kościół przez władze tureckie, zresztą zawsze jest zagrożony. I dlatego też jedną z pierwszych ważnych podróży w pierwszych latach, bodajże w pierwszym, drugim roku swojego pontyfikatu wypełnił podróżą do Turcji, do Konstantynopola. A więc z myślą o tym, ażeby po pierwsze wzmocnić sytuację patriarchy ekumenicznego Dimitriosa I, a po drugie, żeby podjąć ten dialog katolicko-prawosławny. Można powiedzieć, że ten dialog dokonywał się na dwóch szczeblach.
na dwóch wymiarach, mianowicie dialog miłości i dialog doktrynalny. Dialog miłości to były te wizyty przyjaźni, to świadczenie sobie wzajemnej, wzajemnej życzliwości. W tych wizytach patriarchów konstantynopolitańskich do Rzymu, do Jana Pawła II, to było charakterystyczne, że pewien dramatyzm zawierał fakt, że podczas mszy świętej papież odprawiał mszę świętą na konfesji świętego Piotra, a więc tak bardzo wysoko, a patriarcha siedział na boku przy jednej z kolumn. Ale siedział dopiero po pierwszej części, do credo, kiedy podczas credo już odmówili to credo razem, ale potem ten dramatyczny gest, że już dalej nie można było tej jedności pokazywać, bo jej nie można było realizować. A więc ta druga część Eucharystii już odbywała się w tym rozłączeniu. W tym stosunku do Kościoła prawosławnego jedna niestety tylko, jeden tylko cierń tkwił, a mianowicie stosunki z patriarchatem moskiewskim. Albowiem ten patriarchat się nie solidaryzował w pełni z tym dialogiem prowadzonym z Kościołem konstantynopolitańskim. Miał swoją politykę oczywiście, która była nacechowana i no, w poważnej mierze tą sytuacją polityczną, jaka istniała w Związku Radzieckim. Drugim kierunkiem dialogu to był dialog z luteranizmem. Ten dialog, można powiedzieć, że wydał bardzo konkretny rezultat w postaci ugody w sprawie usprawiedliwienia. To są lata 90., co oznacza duży krok doktrynalny, bo ukazuje, że jednak to pojednanie doktrynalne jest w jakimś stopniu możliwe. Dużym wydarzeniem było także i to, że odwiedził Kościół protestancki, Kościół luterański w Rzymie, co było dużym krokiem, ważnym krokiem, bo do pewnego czasu kościół było niedopuszczalną rzeczą, żeby katolicy wchodzili do kościoła luterańskiego czy katolickiego. Tymczasem papież sam poszedł do kościoła luterańskiego w Rzymie. Sprawa dialogu oczywiście jest znacznie szersza niż tylko te nurty główne, mianowicie prawosławni, luteranie, anglikanie. W tym dokumencie Jan Paweł II dał dowód swojej ogromnej dojrzałości ekumenicznej, polegającej na tym, że z jednej strony uświadomił sobie, że istnieje ogromnie wielka przeszkoda w tym dążeniu do jedności ze strony Kościoła katolickiego i kościołów katolickich, a jest nią sprawa prymatu papieskiego. A z drugiej strony wiedział doskonale, że Kościół katolicki nie może zrezygnować z doktryny o prymacie papieskim, bo to jest dogmat. I stąd też on mówi szczerze: my z tego zrezygnować nie możemy i wy coś z tym musicie zrobić. Wy musicie zająć stanowisko, wiedząc, że my nie możemy z tego zrezygnować,
wy musicie ekumenicznie zająć stanowisko wobec tego. Dlaczego tak postawił sprawę? Bo już w protestantyzmie, w tym dialogu protestanckim, pojawiły się głosy wskazujące na to, że protestantyzm mówił o pełnym renesansie godności prymatu papieskiego. Że taki prymat jest potrzebny ze względu na to, że jest on koordynatorem i siłą napędową jedności. A więc pewne zbliżenie nastąpiło w porównaniu z tym, co było w protestantyzmie pierwotnym.